To jest Kafe AZS. Dzień dobry, tu drugi już program Kafe AZS. Dziś naszym gościem jest Michał Szypliński, magazyn NTN Snow and More, a także narciarz, fotograf z wykształcenia poligraf. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. To chyba nietypowy rok dla narciarzy. Mało kto przypuszczał, że stoki narciarskie podzielą los knajp, koncertów, siłowni. Niestety tak się zdarzyło, że narciarze nie mają łatwo w tym sezonie. Żeby pojeździć w tym roku na nartach, trzeba było się trochę nagimnastykować. Właściwie Szwajcaria, Szwecja i jakieś egzotyczne kierunki typu Bośnia i Hercegowina, tam skitouring, Kosowo na przykład. To rzeczywiście działa i ten sezon nieco sprzyjał takim peregrynacjom. Natomiast takie klasyczne narciarstwo na trasach, rzeczywiście bardzo utrudnione, Alpy zamknięte, Austria, Włochy właściwie przez cały sezon, oprócz początku w październiku, niedostępne dla turystów. No i u nas troszeczkę można było, ale też na ogół z licencją zawodnika. Chyba nie możemy być dobrej myśli, jeśli chodzi o kolejny rok, bo z jednej strony nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja pandemiczna, a z drugiej strony nie wiemy, czy te stoki narciarskie, te kompleksy, stacje narciarskie, które mamy w Polsce, czy przetrwają. Ja myślę, że tutaj wszystko będzie zależało od skuteczności szczepień, bo jeśli okaże się, że rzeczywiście ta szczepionka jest skuteczna i przyszły sezon będzie taką nadzieją, że wszystko wróci do normy, no to i branża odetchnie i narciarze też jakby zintensyfikują swoje działania i wszystko będzie okej. Natomiast jeśli będziemy w takiej niepewności trwać jak teraz, że nie będzie wiadomo w ogóle, czy można pojechać na narty, czy jest to bezpieczne, no to wtedy obawiam się tego, bo sam działam w branży narciarskiej. Widzę też przede wszystkim sprzedaż dystrybutorów, którzy w tym roku właściwie handel nie istniał, bo jeśli nie ma perspektywy wyjazdu na narty, to ludzie nie myślą również o uzupełnieniu sprzętu, o zakupach z tym związanych i właściwie ci, którzy nie żyli jakimiś zawodami, którzy nie mają dzieci, które ścigają się w klubach i trenują, to po prostu zrezygnowali z nart w tym sezonie i zupełnie o tym nie myśleli, nie czytali o tym, nie interesowali się i nie kupowali. A jaka jest świadomość, jeśli chodzi o tych, którzy zarządzają obiektami narciarskimi w Polsce? Świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Czy w związku z tym, że teraz chwilowo można jeździć na stokach narciarskich, czy szefowie tych stoków wprowadzili jakieś dodatkowe obostrzenia? Tak, wprowadzili. Te obostrzenia były przygotowane właściwie od jesieni i wszyscy planowali, że tak będzie wyglądał sezon, że będą ograniczenia w gondolach, że będzie obowiązek tego dystansu, będzie obowiązek noszenia masek. Oczywiście właściciele tych obiektów mogą informować, prosić, grozić, natomiast jeśli sami narciarze się do tego nie zastosują, to tutaj wiadomo, że nie ma jakiejś takiej siły, która mogłaby ich do tego zmusić, oprócz oczywiście zamknięcia stoków, które jest z punktu widzenia ekonomicznego najgorszym wyjściem, tak? Ale tak jest i w tym wszystkim najgorsza chyba była nieprzewidywalność działań, które były podejmowane. Nie wiedzieliśmy, co będzie za tydzień, za dwa. Tak, bo koszty śnieżenia to są gigantyczne pieniądze i teraz właściciele stacji narciarskich nie wiedzą, co mają robić. Czy zaryzykować i zainwestować w naśnieżanie, bo w perspektywie jest możliwość, że ci ludzie przyjadą, czy minimalizowanie strat, bo okaże się, że jednak to będzie zamknięte. Ale taka sytuacja to nie jest tylko u nas w Polsce. Wręcz mam wrażenie takie, że u nas jest dosyć duży luz, bo miałem okazję podróżować nieco po Europie w tym pandemicznym czasie, jeżdżąc na narty. I u nas jest to dosyć, że tak powiem, niewielkie są w stosunku do innych krajów obostrzenia, bo nawet przyjeżdżali do nas i Czesi, i Słowacy na treningi, bo u nich było to niemożliwe. Tym razem to do nas przyjeżdżają, a nie na odwrót, bo polskie stoki niestety uchodzą za te najkrótsze. Tak, raczej nie jesteśmy taką destynacją narciarską. Chociaż kiedyś organizowaliśmy zawody tutaj w Zakopanem, to Włosi na przykład uwielbiali przyjeżdżać na taki jeden weekend. Po prostu tak myślę folklor poznawali nasz regionalny. Włosi uwielbiali przyjeżdżać na weekend, kropka. Tak. Może to tutaj tak, natomiast jest wytłumaczenie. Ja zawsze sugeruję na przykład osobom, które pracują w biurach promocji regionów we Włoszech, w Austrii, żeby na jeden weekend przyjechały do Polski. Zobaczyły, jak wygląda na przykład Kasina Wielka w sobotnie popołudnie. Bo mam wrażenie, że żyjąc w Alpach w ogóle nie mają świadomości
co my uważamy za narciarstwo w Polsce w stosunku do tego, co jest u nich. Ale zmienia się to trochę. Kotelnica Białczańska chyba najlepszy, najbardziej rozwinięty kompleks taki narciarski w Polsce. Troszeczkę się zmienia. Kotelnica rzeczywiście pod względem infrastruktury zarządzania ośrodkiem jest fantastyczna, bo tam przecież można do maja często jeździć. Natomiast problem jest taki, że tam nie ma gór. No tak, to jest wszystko jest krótkie. Nie do przeskoczenia. Krótkie, niskie, oczywiście można tam pojechać, pouczyć się trochę jeździć, natomiast no, jeśli ktoś już oczekuje nieco innych doznań i wrażeń narciarskich, to naprawdę jest ciężko niestety u nas pojeździć na nartach dobrze. To przejdźmy do tego dobrego jeżdżenia na nartach i do tego, co się udało, czyli AZS Winter Cup i 18 urodziny tej imprezy. Już 18, to dojrzała impreza? Dojrzała. Ja z mojej perspektywy to w ogóle cały czas jeszcze mam wrażenie, że dopiero tuż jestem po skończeniu ścigania się, a niestety minęło już 10 lat. Impreza fantastyczna. Myślę, że każdy, kto miał w niej okazję startować, to z ogromnym sentymentem wraca do tego. Oczywiście to też najlepsze lata życia, wiadomo. Czas studiów i szalona zabawa, rywalizacja sportowa przy tym na wysokim poziomie i to jest coś, co wyróżnia AZS Winter Cup na tle innych zawodów. I też skala tego, jak w ciągu tych 18 lat ta impreza się rozwijała niczym dziecko. Od małej imprezy organizowanej dla garstki studentów po profesjonalne zawody sportowe. Tak, mam to, nie wiem czy szczęście, no bo to już świadczy o moim wieku, ale pamiętać pierwsze zawody Akademickiego Pucharu Polski, które odbywały się na Gubałówce i później jeszcze na Beskidku w Szczyrku, no to nie da się tego porównać. To 10 bramek gigantowych, przejazd na 20 sekund, taka kompletna partyzantka. No i później z roku na rok naprawdę ogromny skok jakościowy, aż doszliśmy w pewnym momencie do takiego poziomu, że każdy chciał w tych zawodach startować. Czołówka polskich alpejczyków nawet zapisywała się na studia, nie zawsze w celu studiowania, tylko raczej, żeby brać udział. Tak, żeby brać udział. I absolutnie profesjonalna narciarska liga z fantastyczną oprawą i z też jakby na tle innych zawodów z cennymi nagrodami i ze świetną atmosferą. No właśnie, ty też startowałeś, ty też zapisałeś się jako czynny, nie tylko jako fotograf, o czym za chwilę, ale też jako przede wszystkim jako czynny uczestnik tych zawodów. Które zawody najlepiej wspominasz? Najlepiej, które zawody wspominam? Ciężko powiedzieć, bo całość wspominam jako coś fantastycznego, natomiast jakieś mam takie migawki, myślę, że Akademickie Mistrzostwa Polski, które są zwieńczeniem całego sezonu akademickiego i takim festiwalem narciarskim, który przez tydzień w Zakopanem trwa. No i początek marca, takie wiosenne słońce, jeszcze rano zmrożony śnieg, błękitne niebo i slalom, finał slalomu, w którym właśnie tam jeszcze kiedyś jakieś miejsca cenne udawało się zajmować, to takie wspomnienia rzeczywiście najprzyjemniejsze. Teraz obserwujesz, no właśnie, to jest dobre słowo, obserwujesz narciarstwo przede wszystkim przez perspektywę aparatu fotograficznego. Jesteś jeden z dwóch polskich fotografów, którzy pojawiają się na zawodach Alpejskiego Pucharu Świata. Jak zrobić dobre zdjęcie na stoku? Myślę, że trzeba być narciarzem dobrym. Po pierwsze. Nie można być tylko dobrym fotografem? Można, jeśli zrozumie się dobrze ten sport, bo tutaj jest mnóstwo czynników, które wpływają na to, żeby zrobić dobre zdjęcie. Ja właśnie lubię narciarstwo alpejskie, podobnie jak na przykład wioślarstwo, w odróżnieniu do piłki nożnej czy siatkówki, gdzie tak naprawdę jest kilka miejsc wokół boiska, gdzie wiadomo, że to są standardowe miejsca, gdzie fotograf musi stanąć i tam właściwie liczy się, nie wiem, refleks, sprzęt, tego typu rzeczy. Natomiast narciarstwo jest takim sportem, że każda trasa jest inna. Zmieniają się warunki pogodowe. Zmienia się ustawienie w ogóle tyczek na trasie, więc czynników jest mnóstwo. Co więcej, zupełnie w innym miejscu należy stanąć, żeby zrobić dobre zdjęcie. Jeśli jadą amatorzy, na przykład robimy jakąś imprezę branżową, zawody bankierów, a zupełnie w innym miejscu trzeba stanąć, gdy jadą zawodnicy, czy z Pucharu Świata, czy chociażby Winter Cup, bo tutaj czołówka Winter Cupu dokładnie tak samo fotografuje się jak Puchar Świata. No i trzeba po prostu wiedzieć, gdzie zawodnik ma szansę przyjąć taką pozycję, która korzystnie wyjdzie na zdjęciu, a gdzie to
będzie wyglądało mało dynamicznie i w jakiejś takiej pozycji nieatrakcyjnej, a to można wiedzieć samemu, mając w głowie przejazd, jak on wygląda i co się będzie działo, na której bramce jest szansa na dobre włożenie biodro na śniegu i to jest to. No właśnie, nie jesteśmy w stanie teraz opisać, jak wyglądają poszczególne stoki narciarskie. Wydaje mi się, że nasi słuchacze nam to wybaczą, ale które miejsca na stoku są atrakcyjne, tak ogólnie, które momenty, czy moment zakrętu jest atrakcyjny do sfotografowania, czy może niekoniecznie? Tak, moment takiego największego docisku nart w skręcie jest zawsze bardzo ciekawy, bo wtedy sylwetka jest dynamiczna, jest mocne przełamanie w biodrach, to biodro często właściwie szoruje po śniegu, kąty zakrawędziowania nart są ogromne i najczęściej wyszukuje się takich miejsc, gdzie teren się załamuje. Po pierwsze, nie mamy wtedy białego tła, gdzie jest tylko śnieg, ale możemy mieć błękitne niebo, las w tle, skały, wszystko w zależności od tego, gdzie odbywają się zawody. No i też właśnie moment wyjeżdżania przez zawodnika zza takiego garbu jest najczęściej atrakcyjny, bo czasem narty oderwą się od śniegu. Tam też właśnie mocniej można zakrawędziować, ale jest również trudniejszym miejscem do fotografowania, bo nie widzimy zawodnika, który nadjeżdża, nie możemy go śledzić, więc czasem jest tak, że potrzebny jest refleks. Potrzebny jest ogromny refleks i wyczucie miejsca, gdzie taki zawodnik ma szansę wyskoczyć zza takiego przełamania terenu. A czy znajomość specyfiki jazdy konkretnego zawodnika jest tutaj pomocna? Jest, bo niektórzy zawodnicy jadą bardziej obszerną linią, inni atakują bardzo ciasno bramki i tu też, szczególnie jeśli fotografuje się obiektywem o dużej ogniskowej, no to pole widzenia jest minimalne, więc trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie on wyleci. Albo jeśli, mówię, robimy jakąś na przykład, mamy taką zlecenie komercyjne, to raczej możemy poświęcić tę super jakość momentu samego, no dlatego, żeby zrobić wszystkim zawodnikom zdjęcie, wszystkim uczestnikom, bo to też jest ważne, więc trzeba tutaj wypośrodkować to między jakimś artyzmem, a tym, że jednak też każdy narciarz, który bierze udział w zawodach, chciałby się później zobaczyć. To co, ustawiamy tryb auto i jakoś to będzie? Tak. Nie, tak, no na oczywiście serio? Nie, oczywiście nie. Wszystko robi się, ja przynajmniej robię, bo można jakichś tam półautomatycznych trybach też kiedyś tak robiłem, natomiast teraz wyłącznie trybem manualnym się posługuję. No i mam tam jakieś swoje ustawienia, już też w zależności od tego, jakim aparatem robię, to inny tryb autofokusu wybieram, no bo to jest też ważne zapoznanie się ze sprzętem, jakim się dysponuje, bo można kupić sobie nie wiadomo jaki aparat, nie potrafić go obsługiwać i nic z tego nie wejdzie. Narciarstwo jest bardzo takim sportem szybkim, dynamicznym. Tutaj nie mamy szansy też na powtórkę. To nie jest piłka nożna, że za chwilę będzie akcja i mamy 90 minut, żeby trafić jakieś zdjęcie. Każdy zawodnik jest jeden lub dwa przejazdy i tak naprawdę jedna szansa. Jak się nie uda, to już koniec. Jak to jest? Bo tak się zastanawiam też, no fotograf to ma ciężką pracę tak dosłownie, bo musi taszczyć ze sobą te obiektywy, te aparaty, często statywy. I to nie jest tak, że może sobie łatwo przejść od punktu A do punktu B, no tylko jest na stoku narciarskim. To trochę przypomina pracę szerpa. Tak, i przeczytałem nawet teraz z okazji Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim w Cortinie w takim podsumowaniu już na zakończenie. Był jakiś konkurs fotografów tam i wybierali najlepsze zdjęcia i wypowiadał się jeden, nie wiem, czy to był organizator, czy fotograf jakiś, że fotograf narciarski ma najtrudniej ze wszystkich, bo tam tak, i trzeba potrafić jeździć na nartach i stoi się często wiele godzin na mrozie, deszczu, śniegu, we mgle po to, żeby to zdjęcie wymarzone zrobić. No i jeszcze sama dyscyplina jest dosyć trudna i wymagająca. Tak jak powiedziałem, trzeba mieć pojęcie o tym, jak ona wygląda. Tu oczywiście wiadomo, że korzystamy z jakichś płaszczy specjalnych i tego typu rzeczy. Każdy jakoś tam sobie ułatwia. Czasem trzeba się rzucić i w śniegu leżeć. Czasem trzeba rzucić się w śniegu, ale pamiętam taką historię z Pucharu Świata. Właśnie miałem przyjemność kilka razy fotografować zmagania na najwyższym poziomie. No i wcale nie każdy fotograf z agencji, który jeździ, jest świetnym narciarzem, żeby dotrzeć na miejsce fotografowania, trzeba zjechać dokładnie po tej samej trasie, którą będą jechali za chwilę zawodnicy, a ona nie wygląda zupełnie tak jak trasa, po której narciarze są przyzwyczajeni do jazdy. To jest naprawdę, tam jest wstrzyknięta woda, to wszystko jest zlodzone. To jest właściwie jazda po lodowisku. Więc miałem też taką sytuację, że
Jeszcze fotografowałem do końca przejazd supergiganta, gdzie na końcu jadą ci zawodnicy najniżej sklasyfikowani w rankingu. No i już widzę, że wszyscy fotografowie tam się pakują już, żeby zdążyć na ceremonię zakończenia. Ja tak mówię, kurczę, czemu nie robią jeszcze zdjęć tym ostatnim? Ale właśnie później w tym czasie od przejazdu ostatniego zawodnika do ceremonii wręczenia medali jest dosyć krótki czas. No i oni, żeby zdążyć w ogóle dotrzeć na metę, potrzebowali się spakować wcześniej, już czekać w blokach startowych, żeby od razu po ostatnim zawodniku ruszyć, a niektórzy, co często widać na przykład w transmisjach, jak leci sprzęt fotograficzny, kask, turla się gdzieś, bo właśnie fotograf nie jest świetnym narciarzem i gdzieś tam się wyłoży. I tu jest kolejny dowód na to, że dobry fotograf narciarstwa musi być także dobrym narciarzem. Tak. A tak na koniec, zdjęcie lub kadr, który masz zawsze przed oczyma, to... Zrobiłem takie zdjęcie Tedowi Ligeti w Alta Badia, czyli jednemu z najlepszych gigantistów w historii. Podczas mojej pierwszej wizyty na zawodach Pucharu Świata, wtedy myślałem, że posiadając akredytację dziennikarską, mogę wejść w dowolne miejsce na trasie. To szybko zderzyłem się z rzeczywistością. To tylko największe światowe agencje tak mają. My mogliśmy stać na mecie. Więc ja stwierdziłem, kurczę, z mety nie da się tam nic dobrego ustrzelić. I poszedłem wzdłuż trasy. Znalazłem takie miejsce, gdzie siatka w stosunku do trasy była nieco obniżona. I idealny garb. Stałem tuż za fotografami z dużych agencji i ustrzeliłem fantastyczne ujęcie Teda Ligeti, który był moim idolem narciarskim, jak myślę, wielu innych zawodników. To zdjęcie, myślę, że na pewno w pamięci mi gdzieś tam cały czas je widzę przed oczami jeszcze, jak strzelałem. Michał Szypliński, magazyn NTN, Snow and More, a także narciarz, bo narciarzem jest się całe życie i fotograf narciarstwa, był gościem Kafa Zates. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bartek Wasilewski, do usłyszenia. To jest Kafe AZS.